No sobie poszukamy jakiegoś pana funkcjonariusza policji. O, tu masz na pewno policję. O, na przykład mam pytanie, ponieważ pojawiło się kilka... już się nie przyznajemy, gdzie pracujemy. Nie, mam takie pytanie, ponieważ pojawiło się kilka nieprawidłowości prawdopodobnie, ale no, nikt mnie nie słucha. No, ale... Tak, przepraszam, bo chciałbym zadać kilka pytań związanych z interwencją państwa. Wróć się do biura prasowego, my nie jesteśmy do tego upoważnieni, żeby... No ale państwo działacie w pewien sposób, tak? Macie pewne przepisy, które wyznaczają państwa prawa, możliwości interwencji. Moja twarz nie jest medialna, proszę odejść. No nie wiem, no niech nie pan się nie wstydzi, no przecież żyjemy w państwie wolnym i przecież nikt tutaj chyba sobie do zarzucenia nic nie ma, rozumiem, tak? Nie wiem, no czy państwo macie przynajmniej tyle odwagi, żeby powiedzieć, jak to się zadziało? Jakim cudem tutaj potraktowany został chłopak ze złamanym nosem? Rozwaliliście tutaj człowiekowi telefon, który wypytywał tylko na jaką... Proponuję do komendy stołecznej zadzwonić niestrannych policjantów. Koniec, kropka. Okej, zgadzam się, ale to was upoważnia do działania takiego samego? To tam byli bandyci, a wy? Wy macie podobno z bandytami walczyć takimi metodami? To jest policja w Polsce? Przepisy, które państwo posiadają, zostały złamane. Się rzucać, dlatego że przejeżdżają się na...